się stało? Zombozo zahipnotyzował kibiców, żeby ich okraść. Dziadku, zabierz kolegów w bezpieczne miejsce. Ben i ja się nimi zajmiemy. Nie zajmiemy się, dopóki mechanizm się nie ochłodzi. Dzieciaki mają walczyć za nas? Co by powiedział trener Kane, gdyby zobaczył bandę klaunów okradającą stadion? Powiedziałby, brać ich w atacho. W końcu jesteśmy fantastyczną czwórką! Bierzcie ich, panowie! Ruchy! Jakoś czarno to widzę. Hej! Dokąd ci się tak śpieszy, chichotku? Powiem ci, że są całkiem nieźli. Naprzód, wilki! Pora na drzemkę, dziadziu! Ja już jestem po drzemce, lalusiu. Nareszcie! Uniwerka nie czaje, ale z pęcków mam magiszka. Jeszcze jeden? Brać go! To będzie piękny widok. Padli jak muchy. Muszę się oduczyć zbyt wcześnie świętować. Dziadku! Widzę, że przyda się pomoc. Kim pan? Chwileczkę. Trener Kane? Tak. Myślałam, że jest pan na emeryturze. No tak, ale chłopcy mnie potrzebują. No dobra, pora na wielki, efektowny finał. Za chwilę cały stadion rzucimy na kolana. Jak możemy ich powstrzymać? Mam na to zagrywkę. Badminton ma powstrzymać gigantyczny pocisk klaunów? Tak. Ramiona swobodniej, Tennyson. Trenerze? Powiedz naszym chłopcom, że stawiamy na wielkiego wilka. Naprawdę? Na WW? Ale nie dam rady z WW, jestem za stary. A teraz brać ich w atacho. Posłuchajcie, zdjąć tego żółto dzioba z boiska. W atacho, na polowanie. Co? Co? Jak jest na WW? Nie znoszę badmintona. Super! Wow, to było coś, chłopaki. Coś? Najlepszy zjazd wilków! Fantastyczna czwórka! Naprzód w atacho! Wiesz co? Chyba powoli łapię, czym jest uniwerek. Tak? Tak, no wiesz, jakieś zajęcia, jakieś żarty, parę wściekłych klaunów, badmintonowi dziadziusiowie ratujący świat przed rakietowym atakiem, jak na uniwerku. Idziemy pooglądać telewizję? Tak.